Siemanko, z tej strony Chocolate i witam was w kolejnym filmie z Frajny i dzisiaj pokażę wam, co się pozmieniało na serwerze, co się pozmieniało w moim domku od czasu ostatniego filmu, ponieważ jak wiem, nie każdy musi oglądać live'y. I specjalnie zacząłem ten filmik nie w domku, tylko poza domkiem, ponieważ mam dla was straszną informację do przekazania. Słuchajcie, ktoś mnie sprankował. I ten prank jest w domu i zaraz wam go pokażę, ale najpierw przejdźmy do najważniejszych rzeczy. Mam 11 śmierci. Ostatnio jak robiłem film, miałem chyba jedną czy dwie? Nieważne. Mam 11 śmierci, ale to wszystko przez magiczne podróże z dealerem na jego live'ie. Najpierw byliśmy w posiadłości, tej takiej, która została dodana w Minecrafcie 1.11, a potem byliśmy w Endzie, w pierwszej naszej wycieczce w sumie zyskałem więcej niż straciłem, ale z wycieczki do Endu straciłem cały swój ekwipunek, ponieważ zabił mnie Enderman, a raczej stado napalonych, złych Endermanów, które mnie goniło i nie dało mi nawet jak uciec. I straciłem całe EQ, a EQ miałem całkiem fajne, ponieważ miałem mieczyk diamentowy z Fire Aspectem i z czymś tam jeszcze. Ogólnie dużo rzeczy, między innymi chyba dwa staki jedzenia. A wiecie, jak dla mnie to jest ważne, bo ja jestem bardzo biedny. No ale dobra, taka jest historia moich 11 śmierci. Przejdźmy może o tutaj, zobaczcie, zrobiłem sobie, o matko, co to buzalak. Tutaj mamy zejście na dół, jeszcze jakoś ładnie tutaj zrobię. To jest zejście, żeby bawić się w rybaka i żeby nadal bawić się w polowanie za nametagiem. I w sumie to tyle, tam dalej mamy dużo nowych rzeczy. Tu będzie farma, tu ogólnie będzie farma, będą wszystkie zwierzątka, wszystkie rzeczy, które można farmić, będą właśnie tutaj. Udało mi się na razie złapać dwie owieczki. Chwila, czy ja nie miałem trzech owieczek? Miałem trzy owieczki, no dobra, mamy dwie owieczki i krówkę. Tutaj chyba byliście, widzieliście tą farmę na pewno. Tutaj jest turbo pstryczek, nie dotykać, ale jak widzę, dużo osób tutaj wchodzi mi do domku i dotyka, bo przychodzę ze zbożem zdjętym. O właśnie tak, i turbo pstryczka nawet potem nie przekręcają z powrotem. Tak więc tutaj zajdźmy, to jest oczywiście tablica z donatorami i zobaczcie! Mamy konika, który też podarował nam dealer, a raczej nam pozwolił go wziąć, bo miał już chyba ich za dużo. Konik miał też diamentową zbroję, ale nie będę taki, oddałem ją dealerowi. Zdobyliśmy dwie ironowe zbroje właśnie w posiadłości, więc założyłem konikowi już jedną zbroję i to jest mój konik. Daj buziaka. O Boże, nie, dobra, nie chcę zaglądać do środka głowy konia, nie, to nie jest nic ciekawego. No i pewnie słyszycie, co się dzieje na górze. Na pewno słyszycie, co się dzieje na górze. Na górze dzieje się to. I od razu wam powiem, że ogólnie to tej furtki tutaj nie było i tych kur najprawdopodobniej było tutaj więcej. Tych kur było tu pewnie zdecydowanie więcej, ale niestety zdążyły się już rozejść, bo tu nie było żadnej blokady, one sobie tam zaskakiwały, schodziły i miałem całe podwórku dookoła domu. Wszędzie miałem małe kury, które teraz właśnie już dorosły, widzę. I słuchajcie, powiedzcie mi, kto to zrobił, bo ja muszę zrobić pranka w... Jako, jak to się mówi po polsku, w formie revenge. Nie pamiętam, jakie jest polskie słowo na to. Muszę się odwdzięczyć. Powiedzcie mi tylko, kto to zrobił, bo nie mam pojęcia, kto to zrobił. Muszę się dowiedzieć, ale na razie pójdźmy spać. I widzę, że... O matko. Nagrywa mi się mikrofon w nagraniu i nagrywa mi się mikrofon zewnętrznie, tak więc pewnie jakość mikrofonu będzie dziwna. No cóż,
Dobra, co wam tu jeszcze mogę pokazać, co tu się jeszcze zmieniło? Aha, tutaj zrobiłem sobie taką malutką furteczkę i tutaj będzie ogólnie ścieżka, która sobie będzie szła o tutaj. O, kurki, zobaczcie, jeszcze inne. Tutaj, jakoś tam sobie tam będzie dalej szła i będzie dochodziła ogólnie do tej ścieżki tutaj. O, do tej ścieżki. I tak to będzie wyglądało w sumie. Nie mam żadnego dalej tutaj, żadnej dalej historii, żeby co wam powiedzieć na ten temat. Co jeszcze? Zapamiętajcie, bo żebym nie zapomniał, żeby tutaj było wszystko jasne. Wiszę Angularowi dwa diaksy, ponieważ pożyczyłem od niego dwa diaksy na mieczyk. Gdy z dealerem szliśmy walczyć o posiadłość i te dwa diaksy też straciłem chyba, nie wiem, ale wiem, że nie wykorzystałem ich, mogłem je oddać Angularowi, ale nie wiem, jakoś po drodze zniknęły, nie wiem, czy tam gdzieś zginąłem, czy coś, tak czy inaczej nie ma i to jest całkiem spory problem. Chwila, miałem gdzieś tutaj linkę do zwierząt. Ja mam tą linkę do zwierząt. Mam linkę do zwierząt. Słuchajcie, może pójdziemy i pozbieramy troszeczkę nowych zwierzątek, ponieważ kur mamy pod dostatkiem. Kur mamy naprawdę pod dostatkiem. Kur nam nie zabraknie, ale myślę, że jakąś krówkę, świnkę, czy wiecie, coś tam przydałoby się tam mieć, żeby móc ewentualnie w razie czego, jak będziemy umierać z głodu, bo niestety już jedzonka zbytnio nie mamy, jak będziemy umierać z głodu, żebyśmy mieli co zjeść i co rozmnażać i bawić się w pana życia i śmierci zwierzątek. Okej, to trzeba będzie posprzątać, to też zapamiętajcie, to trzeba posprzątać, tego tu nie może być, to jest brzydkie. No i dobra, tu mamy szkieleta, nie dziękuję panie szkielecie, nie mam ani zbrojki, ani mieczyka, ani nic. Chwila, gdzieś tu, było tutaj tyle zwierząt, gdzie są te zwierzęta, są same kury. Halo, na horyzoncie, szukamy, gdzie, jakaś kurka, czy coś, czy jeszcze kurka nie, kurki nie potrzebujemy, ale jakaś świnka, albo krówka, albo coś by się przydało, a tu same nie krówki i nie świnki. No dobra, o, tam mamy świnki, cześć świnki, chodź świnki, idziemy do domku. Będziesz moją loszką, co ty na to? Będziesz moją loszką, loszko? Tak? Chrum to znaczy tak, okej, dobra, super, ekstra. Jestem na tak, ja też. Chodź. Idziemy. W sumie nie jest taka daleka droga do mojego domku. Stąd widzę, tutaj tam widać już, o, kawałek dachu. Więc nie jest tak daleko. Słuchajcie, tu jest jakaś jaskinia w ogóle. Co tu? Ale ile tu jest tego węgla? Ja tu muszę przyjść. Ja jestem biedny, ja potrzebuję węgiel. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa tutaj w tym momencie. Hops, okej. Okay. Hops. I słuchajcie, teraz mam dla was taką bardzo, bardzo, bardzo... świnko! Gdzie mi tutaj, kurczę, głupia świnko tutaj? Chodź, idziemy naokoło. Mam dla was taką bardzo ważną informację, ponieważ musicie mi powiedzieć w komentarzu w tym momencie, jak tutaj już jesteście i oglądacie, zastopujcie film, napiszcie mi w komentarzu, czym mam się teraz zająć na ferajnie. Co w tym momencie jest ważne dla was, abym to zrobił. Nie wiem, jakąś farmę melonów, czy nie wiem, czy może tą farmę jakoś rozwiązać, czy w końcu... chodź świnko. Czy pójść do jakiejś kopalni i w końcu wykopać sobie diaksy i mordować wszystkich na serwerze, czy nie wiem. No napiszcie, co chcielibyście, żebym robił na ferajnie. I oprócz tego, słuchajcie, powiedzcie mi jedną rzecz, ponieważ nie chcę, aby ten kanał był kanałem stricte minecraftowym, więc chciałbym też nagrywać inne gry. I tutaj też jest kolejna informacja, czy kolejna prośba do was. Słuchajcie, jak napiszcie, każdy, kto ogląda ten film, każdy, ty też, do ciebie mówię, tak ty, napisz w komentarzu właśnie, co
chciałbyś lub chciałabyś zobaczyć, żebym robił teraz na Ferajnie, oraz kolejną informację, jakie inne gry chcielibyście zobaczyć na tym kanale. A jeśli nie chcielibyście zobaczyć gier, to też napiszcie, ale mam nadzieję, że chcielibyście zobaczyć też coś innego, bo nie tylko samym Minecraftem żyje człowiek. Chodź, pająk, gdzie nie ma pająka, okej, okay, dobra, chodź świnko, ciebie też zaprowadzimy. Tak więc napiszcie mi, jaką grę chcielibyście zobaczyć, albo gry, i co chcielibyście, żebym na tej Ferajnie jeszcze zrobił. Bo ogólnie, słuchajcie, ja bardzo, bardzo lubię gry, nie lubię tylko Minecrafta i lubię też grać w inne gry niż Minecraft, dlatego tym bardziej nie chcę, żeby ten kanał był kanałem ferajnowym, w sensie zasubskrybowaliście i będziecie oglądać tylko i wyłącznie ferajne. Słuchajcie, co? Trzeba też coś innego, dlatego ja na przykład jestem bardzo za GTA Online, albo GTA 5, albo coś w tym rodzaju. Counter-Strike może ewentualnie jako live'y, jeśli bardzo, bardzo byście tego chcieli, ale jest też dużo, dużo, dużo innych gier. Jest dużo innych świetnych gierek, więc słuchajcie, napiszcie i ogarniemy ten temat. Co wy na to? Ogarniemy ten temat. Na pewno ogarniemy ten temat. Chodź, świnko! Okej. Okay. Dobra, mamy już dwie świnki, jeszcze by się jakaś krówka przydała, ale wiecie co, to jest troszeczkę nudne, wy tutaj siedzicie i słuchacie tego, co ja gadam, a ja tu gadam i w sumie nic się nie dzieje. Wiecie co, ja chciałbym przede wszystkim też zrobić metro. Aga i Zio zrobili już metro, czy zrobili? Nie mam pojęcia, czy zrobili, mam nadzieję, że zrobili metro. Poczekajcie, zobaczymy, czy zrobili metro. Jeśli zrobili metro, to zobaczę, dokąd to metro sięga, albo inaczej, przez jakie kordy przechodzi, w sensie ona jakoś tutaj pewnie idzie w tą stronę, czy jakoś w tamtą stronę. Chodzi o to, że chce się załapać w połowie przejazdu. Wiecie co, może nie idźmy do nich, pójdziemy po prostu do dealera i będzie o wiele szybciej, tylko nie wiem, czy dealer ma chyba nieskończone te metro, ale ogólnie chciałbym się jakoś podłączyć do tego metra, żeby mieć tutaj takie idealne połączenie. Nie mam pojęcia tylko właśnie, którędy to metro idzie. Więc może wiecie, słuchajcie, może wiecie, to jak wiecie, to napiszcie. Zobaczmy to metro i wiecie co? Myślę, że można powoli kończyć. Nie chcę, słuchajcie, robić takich odcinków 20-minutowych, chociaż ten pewnie będzie już prawie 20-minutowy, chociaż nie. Nie chcę robić 20-minutowych odcinków, ponieważ, no bo co ja tu mogę wam pokazać? Ja nie mam żadnego tutaj scenariusza na ten odcinek, to jest odcinek taki czysto informacyjny, gdzie mogę ja wam troszeczkę pogadać, wy możecie zobaczyć, co się stało na serwerze, co się dzieje i tak dalej, więc chwila, gdzie tu jest, może, nie, tu, tutaj, nie tu, nie tu, nie tu, i tutaj, to tam coś jest, tam jest metro? Czy co, nie wiem. Wiecie co, coś tu się dziwnego stało i nie wiem. Nawet nie mam kill-offa, więc tego nie otworzę. Chyba, nie wiem, czy to dealer zamknął, żeby nie wchodzić, czy to po prostu ktoś... Aha, ktoś tam prankował, chyba Angular dealera prankował. Wiecie co, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, nie udzielam się i... Ale słuchajcie, ale kto mnie sprankował, to musicie mi powiedzieć, bo to jest... Ta zniewaga krwi wymaga, słuchajcie, ta zniewaga krwi wymaga. Tak, taki będzie tytuł odcinka. Ta zniewaga krwi wymaga. Dokładnie. Słuchajcie, wracamy do domku. Nie ma co dalej ciągnąć odcinka. Słuchajcie, dzisiaj tylko pokazałem wam co i jak. I Matko, co ja mam z tymi kurami tutaj zrobić? Co ja mam z nimi zrobić, co? Słuchajcie, nic się nie zrobiliśmy. Kompletnie. Pokazałem wam tylko co i jak, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Słuchajcie, piszcie, tak więc czekam na miliardy komentarzy z waszymi opiniami, z waszymi pomysłami. To by się bardzo, bardzo przydało. Oczywiście strzelcie łapkę w górę. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to strzelcie łapencję w górę. Zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama, Snapchata i grupę na Facebooku. No. To by było chyba tyle. Dzięki za oglądanie i cześć.